Mierzeja Wiślana, interwencja SAR, kule lodowe, bałtyckie ryby, Zalew Kamiński oraz śmieci na Bałtyku. Dużo tego, napiszcie nam, czy właśnie taka forma jest najlepsza. Według mnie chyba jest teraz ok. Napiszcie koniecznie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, jeżeli jest ok. Rozwijamy się, lecimy do przodu, zaczynamy! Nowy rok przyniósł dalszy postęp prac na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Na falochronie wschodnim po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie zostały wybudowane pierwsze X-bloki plus, które docelowo wzmocnią całą konstrukcję. Budowa na Mierzei Wiślanej jest pierwszą w Polsce, a drugą w Europie, na której zastosowano tę unikalną technologię zabezpieczającą falochrony przed działaniem fal. W niedzielę 17 stycznia o godzinie 11:25 ratownik drużyny BSR Ustka odebrał zgłoszenie telefoniczne od mężczyzny przebywającego w Ustce w okolicy tzw. trzeciego molo, który poinformował, że jego żona prawdopodobnie złamała nogę, a czas oczekiwania na karetkę wyniesie ponad 3 godziny. Na miejsce skierowana została Brzegowa Stacja Ratownicza, której ratownicy po dotarciu na miejsce zabezpieczyli poszkodowaną termicznie, oczekując na przybycie karetki. Według obliczeń organizacji pozarządowej MSC z powodu nieodpowiedniego zarządzania zasobami mórz i oceanów rocznie tracimy białko pozwalające wyżywić 72 miliony ludzi. Zrównoważone zarządzanie zasobami ryb i owoców morza oznaczałoby więcej pożywienia, które mogłoby zaspokoić potrzeby rosnącej populacji mieszkańców naszej planety. Lodowe kule na plaży to rzadkie zjawisko nad polskim morzem. Nie jest jednak niczym dziwnym w innych rejonach świata. Dla przykładu te regularne formy powstają co roku na północno-wschodnim brzegu jeziora Michigan. Tam nikogo nie dziwią. W tym roku można je zobaczyć na plaży w Mikoszewie, niedaleko ujścia Wisły. Podobne zjawisko można było też zaobserwować zimą 2014 roku na plaży w Jastarni. Kule osiągały około 15 cm średnicy. W styczniu zakończyła się kolejna operacja oczyszczania Bałtyku z odpadów morskich zrealizowana przez organizację producentów rybnych Władysławowo Spółka ZOO. Szacuje się, że co roku do mórz trafia około 640 tysięcy ton tzw. śmieci widm. Rybacy przypadkowo tracą sieci podczas połowów, na skutek zerwania o podwodne zaczepy, wypadnięcia za burtę w czasie sztormu lub innych zdarzeń losowych. Skala problemu zwiększyła się wraz z wprowadzeniem do produkcji narzędzi połowowych syntetycznych materiałów nieulegających rozkładowi. Celem projektu Bałtyk Morze bez śmieci było właśnie zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie poprzez oczyszczanie Bałtyku z odpadów morskich oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa i innych użytkowników morza na temat problemu zalegających narzędzi połowowych i innych odpadów. Statystyczny Polak zjada rocznie około 14,5 kg ryb, czyli nawet trzykrotnie mniej niż mieszkańcy krajów śródziemnomorskich. Co istotne, rzadko też sięgamy po ryby z Bałtyku. Rodzime gatunki takie jak śledź, szprot, flądra, łosoś, turbot czy sandacz częściej trafiają na stoły w Skandynawii czy Europie Zachodniej, gdzie są lubiane i cenione przez konsumentów ze względu na swoje prozdrowotne właściwości, dużą zawartość białka, witamin A i D czy kwasów omega-3. Z kolei w Polsce wciąż jeszcze pokutuje mit dotyczący zanieczyszczenia chemikaliami bałtyckich ryb. Badania wskazują jednak, że ryby odławiane w Bałtyku spełniają rygorystyczne normy unijne. To szczególnie ważne teraz, w dobie pandemii. W ten sposób można pomóc naszym rybakom, przetwórcom i tysiącom ludzi, którzy są zatrudnieni w całej branży, podkreśla Marcin Radkowski, inicjator programu Naturalnie Bałtyckie. Program ten ma na celu promowanie racjonalnego wykorzystywania zasobów Morza Bałtyckiego i świadomej konsumpcji ryb. W sobotę 16 stycznia o godzinie 14:43 do Morskiego Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego w Świnoujściu wpłynęła informacja z Państwowej Straży Pożarnej dotycząca przewróconej łodzi w rejonie ujścia rzeki Dziwny. Do akcji skierowana została Brzegowa Stacja Ratownicza z Dziwnowa oraz śmigłowiec SAR z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Około godziny 16:20 w wodzie odnaleziony został jeden z poszukiwanych, u którego po dotarciu na ląd lekarz stwierdził zgon. Poszukiwania drugiego mężczyzny trwały do godziny 17:30, kiedy ze względu na panujące ciemności zakończono aktywne działania. Wznowiono je w czwartek 21 stycznia. Mężczyznę uznaje się za zaginionego. Czytam wszystkie komentarze i pod poprzednimi wydaniami faktów pisaliście, że każdy fakt ma być określony moim komentarzem. Postanowiliśmy dzisiaj zrobić nieco inaczej i myślę, że ta forma jest lepsza. Koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole pod filmem, czy to jest ok. Bez mojego komentarza macie suche fakty, natomiast zawsze na koniec ja coś tam może ciekawego powiem. Dzisiaj może niekoniecznie, bo dzisiaj najbardziej zależy mi na tym, żebyście w komentarzu na dole napisali, czy ta dzisiejsza forma wydań morskich faktów jest ok. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze. Trzymajcie się, na razie, cześć!